W związku z 3-4-krotnym wzrostem cen na nawozy sztuczne zwracam się wnioskiem do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o interwencyjne ustanowienie cen na krajowym rynku sprzedaży wyżej wymienionych towarów. Za nami 44. sesja Rady Powiatu. Z nami przewodniczący Rady Powiatu, pan Mariusz Kiczyński. Panie przewodniczący, podczas sesji na początku zgłosił pan pomysł procedowania nad kolejną uchwałą, apelem, który wypłynie ewentualnie ze strony Rady Powiatu do rządzących. Korzystając z możliwości uchwałodawczych, zgodnie ze statutem Powiatu Bielskiego, skorzystałem z tego prawa i przeczytałem dzisiaj wniosek, który złożę Wysokiej Radzie do procedowania na następnej sesji w związku z drastycznym wzrostem cen na nawozy sztuczne. Analizując ceny na rynku, jak również rozmawiając z rolnikami, którzy są bardzo zaniepokojeni, dochodzi do absurdów. Ceny nawozów, które kosztowały, tak jak mocznik jeszcze w tamtym roku, 21, kosztowały 1400 za tonę, dzisiaj kosztuje ponad 5000. Saletra z 1100 na 4400. Szanowni Państwo, jeżeli to nie jest moment do tego, żeby zacząć coś działać, żeby dać możliwość działania rządowi, który być może tę sprawę przespał, musimy działać. Mniej nawozów, bo w takich cenach wiadomo, rolnicy będą liczyli te nawozy i możliwość zakupu odpowiedniej ilości ton. Mniej nawozów, już nie licząc tego, że sytuacje pogodowe, upał bądź ulewa, podtopienia, ale mniej nawozów to mniejsze plony. Mniejsze plony to mniejsza ilość towarów rolniczych na rynku. Co za tym idzie, kolejne napędzanie inflacji, bo ta żywność będzie droższa. Dokładnie o tym wspomniałem we swoim wniosku. Oczywiście mniej nawozów, a w ogóle ich brak nawet, spowoduje to, że zbóż i innych produktów rolnych będzie mniej, a tym samym będą gorszej jakości, bo ziarna nie zawiążą odpowiedniej ilości glutenu czy innych składników, które są bardzo potrzebne do produkcji na przykład zwierzęcej czy też środków żywności dla nas, dla ludzkości. Szalejąca inflacja, o której wspominam we wniosku, jak również to, co nas czeka właśnie za chwilę związane z produkcją żywności, naprawdę spowoduje ogromny krach na rynku. To nastąpi za jakieś 3-4 miesiące. Myślę, że jeszcze jest czas sięgnięcia po rzeczy niestandardowe, a więc wystąpienia z inicjatywą, żeby rząd wystąpił z inicjatywą spróbowania wyregulowania tych cen. Oczywiście to się może źle kojarzyć z minionymi czasami wpływania państwa na ceny, tak zwane ceny regulowane, kojarzy się to właśnie źle, ale nie ma innych chyba możliwości. Dzisiaj zakłady, które w większości są z udziałem Skarbu Państwa, nie produkują tego nawozu. W punktach zakupu na terenie powiatu bielskiego tych nawozów brakuje. Rolnicy się bardzo niepokoją. Pomimo wysokich cen, to tych nawozów jeszcze dzisiaj nie ma. Pomysł jest, będzie teraz poddany obradom Komisji i Rady Powiatu. Jak właśnie będzie ta procedura dalej wyglądała? Tym bardziej, że już radni z opozycji, bądź nazwijmy to radni jednej z grup, radni Prawa i Sprawiedliwości mówią, że no, to takie sprawy wymagają rozmów. Projekt uchwały już jest gotowy. Skieruję go do Komisji Rolnictwa i do Zarządu Powiatu o opinię. Z mojej inicjatywy projekt nie może być zmieniany bez zgody osoby, która jest autorem tego projektu. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie zmiany, natomiast główna myśl, chciałbym, żeby była zawarta, bo najważniejszą rzeczą jest to, że ceny nawozów rosną, a rolnicy martwią się przed wyjściem w pole. Jest już niemalże połowa stycznia, bo 10 stycznia, za chwilę będzie połowa, za chwilę będzie marzec, w kwietniu, w maju te nawozy muszą być już na polu. A na dzisiejszy moment tych nawozów nie ma, a jeżeli będą, to będą bardzo drogie. Być może państwo powinno pójść jeszcze dalej i wynika to z mojego wniosku, że spróbować zawalczyć o te nawozy na rynku europejskim. Ale z tego co wiem, w Europie zakład w Holandii nawozów sztucznych zamyka się, bo po prostu brakuje mu elementów do wytworzenia. Oprócz gazu, który bardzo jest drogi, innych komponentów brakuje. Myślę, że w Polsce sytuacja jest podobna. Pewnie trzeba będzie spojrzeć za ocean. Obecne ceny nawozów doprowadzą w bardzo krótkim okresie do niskiej produkcji, złej jakości zbóż oraz innych płodów rolnych, a tym samym katastrofalnego spadku rentowności gospodarstw rolnych. Wzrosty cen nawozów spowodują, że już tej wiosny bardzo drastycznie wzrosną ceny żywności, która i tak jest już bardzo droga i drożeje każdego dnia. Przyjęcie apelu i skierowanie go do rządu Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli zwrócić uwagę na palący problem produkcji rolnej w naszym kraju, która jest podstawą funkcjonowania naszego społeczeństwa.
chciałem powiedzieć, że jeszcze rok temu saletra, która jest bardzo potrzebna do produkcji rolnej, kosztowała 1100 zł, dzisiaj kosztuje 4300 około. Natomiast mocznik, który kosztował jeszcze przed rokiem, a tak naprawdę jeszcze latem tego roku, ubiegłego roku, przepraszam, 1400, a dzisiaj jest to cena ponad 5100 zł.